24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest Artur Soboń, wiceminister finansów. Witam. Dzień dobry. Panie ministrze, pytanie na początek o trochę inne niż zapewne pan przywykł, ale o szczyt w Madrycie, szczyt NATO w Madrycie. Wiemy dobrze, że wojna i sytuacja, z jaką mamy do czynienia, im bliżej rosyjskiej granicy, tym bardziej wpływa na bezpieczeństwo inwestycji, na sytuację gospodarczą. Jak pan postrzega te owoce szczytu w Madrycie i jak pan ocenia, na ile Polska i te kraje, które graniczą ze strefą wojny i graniczą z Rosją, będą wciąż postrzegane jako en bloc miejsca, które nie są już tak bezpieczne dla inwestorów i na ile nam to może zaszkodzić? Szczyt w Madrycie jest niewątpliwie przełomowy, bo po pierwsze pokazano prawdziwe oblicze Rosji i sojusznicy mają tutaj na to swoją odpowiedź i wzajemną, jeśli chodzi o wojska NATO, także odpowiedź amerykańską wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w tej części Europy, także w Polsce. Więc to jest coś, co jest zgodne z tymi oczekiwaniami, które Polska od lat stawia podczas szczytów NATO w trakcie rozmów w ramach sojuszu, bo my dzisiaj mamy trzy drogi i wszystkie trzy wykorzystujemy, jeśli chodzi o wzmocnienie bezpieczeństwa. Czyli z jednej strony taki wpływ na Sojusz Północnoatlantycki, taki kierunek działań obronnych sojuszu, który wzmacnia bezpieczeństwo Polski. Po drugie, zakorzenienie we wspólnocie europejskiej, wykorzystanie potencjału europejskiego i tym samym na przykład dotkliwa polityka sankcji, której Polska jest orędownikiem. No i wreszcie własne bezpieczeństwo, czyli podniesienie i liczebności, i poziomu technicznego polskiej armii, tak aby mieć zdolność do odstraszania potencjalnego wroga. Natomiast jeśli spojrzymy dzisiaj na pozycję Polski z takiego gospodarczego punktu widzenia, bo rozumiem, że to była druga część pytania, to patrząc i na agencje ratingowe, i na naszą ocenę, i na udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, to tu nie ma żadnego czynnika, który by dzisiaj powodował, że mamy się czego obawiać. No, nie jesteśmy oceniani w żaden sposób jako państwo, w którym ryzyko inwestowania jest wyższe niż w innym państwie Unii Europejskiej. Panie ministrze, chciałem nawiązać też do wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego z weekendu odnośnie sytuacji i z bankami, i z deweloperami. Zacznę od deweloperów. Trochę z tej wypowiedzi wynikało, że winne sytuacji z kredytami na rynku mieszkaniowym są pospołu i deweloperzy, i banki. Przyznał prezes Kaczyński, że program Mieszkanie Plus się nie udał. Żałuję bardzo, bo uważam, że założenia tego programu były bardzo dobre i może należało jeszcze trochę o to powalczyć. Zapowiedziano złamanie dyktatury deweloperów. Jak pan to sobie jako człowiek zajmujący się także finansami i ekonomią wyobraża i na czym ta dyktatura polega? Dyktatura to oczywiście mocne słowo, ale pewnie w sytuacji, w której mamy kilku graczy w poszczególnych miastach, można powiedzieć, że mamy coś na kształt monopolu czy oligopolu, bo umiejętność poruszania się na lokalnym rynku i w kontaktach z ratuszem, i w kontaktach z wykonawcami, no i na koniec dnia oczywiście w kontaktach z klientami, bo to jest też oczywiście biznes. No ale te dwie pierwsze umiejętności są oczywiście kluczowe. Decydują o sukcesie danego podmiotu w danym miejscu. I bardzo często jest rzeczywiście tak, że choć deweloperów w Polsce jest bardzo, bardzo wielu, to tych takich ogólnokrajowych, którzy działają na wielu, wielu rynkach, jest bardzo mało, ponieważ to jest jednak specyfika tych małych rynków lokalnych w poszczególnych miastach, gdzie te relacje
często mogą budzić, bym powiedział, wątpliwości relacje deweloperów z lokalnym ratuszem. Też system jest tak skonstruowany, że jeśli mówimy o warunkach zabudowy, no to jakby pozycja do, między czarnym a białym, do powiedzmy tego szarego, jest nadmiernie kusząca. Tak bym to nazwał. Natomiast rzeczywiście dynamika rozwoju budownictwa mieszkaniowego, która w ostatnim czasie ma miejsce, bo rzeczywiście rekordowe wyniki branży do tego roku, bo w tym roku z całą pewnością ta liczba mieszkań sprzedawanych także przez deweloperów będzie spadać, ale rekordowe wyniki no, spowodowały, że stali się dominującym podmiotem, już nie tylko jeśli chodzi o budownictwo wielorodzinne, ale w ogóle budownictwo. W Polsce najwięcej mieszkań budują właśnie deweloperzy i myślę, że kluczem tutaj jest dywersyfikacja, to znaczy stworzenie jak najszerszego wachlarza możliwości dla potencjalnych konsumentów z wykorzystaniem samorządów i budownictwa czynszowego, ze wzmocnieniem budownictwa komunalnego, z wykorzystaniem budownictwa rynkowego na takich zasadach właśnie jak program Mieszkanie Plus, kiedy pozyskiwaliśmy fundusze, ale wykorzystywaliśmy też własne zasoby, takie jak na przykład dostęp do ziemi. Krótko mówiąc, im szerszy zakres programów mieszkaniowych, im ta oferta bardziej rozbudowana, tym z mojego punktu widzenia lepiej i ja bym tak rekomendował dzisiaj, aby rozumieć te słowa. Dyktatura w tym sensie, że bardzo często niezdrowe sytuacje lokalnie, ale to pozycja deweloperów dominująca, im więcej będzie różnych innych form budownictwa, tym lepiej. Druga część wypowiedzi, o którą chciałem zapytać, dotyczyła banków. I tu jakby są dwa pytania w jednym. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jeżeli banki nie podniosą oprocentowania depozytów, no to po prostu pojawi się podatek, który zmusi je do dzielenia się zyskami, rekordowymi, o ile pamiętam, zyskami, pomimo tych pojękiwań i narzekań banków na ciężką sytuację. I chciałem też od razu o drugą rzecz zapytać, bo widziałem, że prezes NBP Adam Glapiński no jednak trochę ugina się pod presją banków i prosi, żeby dokonać zmian w tych propozycjach rządu, które mają ulżyć kredytobiorcom, jednak zróżnicować tych kredytobiorców, nie wszystkim pozwalać na wakacje kredytowe. No i to drugie moje pytanie, czy większość rządowa ugnie się pod tymi propozycjami i prośbami banków, czy jednak pozostanie przy swoim? Znaczy, z takiego czysto formalnego punktu widzenia, to jest projekt, który wyszedł już z Senatu, więc ostateczne decyzje należą do Sejmu, w jakim kształcie ten projekt zostanie przyjęty. No ale rząd rozumiem, że ma większość. Nie tyle do rządu. No myśmy założyli projekt w takim kształcie, w jakim on dzisiaj jest i jesteśmy zdeterminowani, aby on w tym kształcie został przyjęty. I taka będzie też rekomendacja rządu. Więc w tym sensie na pytanie, czy się uginamy, to się nie uginamy, ale oczywiście jesteśmy otwarci na to, aby różnego rodzaju sugestie w tej sprawie brać pod uwagę. To nie jest tak, że to jest kwestia całkowicie zamknięta. Legislacyjnie ona jest na tym etapie już zamknięta. Natomiast jeśli mówimy o podatku od nadmiarowych zysków, to ja takiego rozwiązania nie wykluczam. To znaczy, jeśli będziemy widzieli sytuację, w której będzie to skuteczne narzędzie na reakcję w sytuacji, w której pozycja poszczególnych podmiotów gospodarczych jest nadużywana w związku z tą sytuacją zewnętrzną, nadużywana po to, aby uzyskiwać nadmiarowe zyski kosztem swoich klientów, wtedy możemy reagować. To nie jest dla nas temat tabu. No i pytanie też od razu o Polski Ład. Wchodzą w życie zmiany. Wiele osób wydaje się dosyć pogubionych. Ja widziałem pańską wypowiedź, w której stwierdził pan, że dzięki tym zmianom, które teraz weszły w życie, podatki będą, cytuję, bardziej przewidywalne i bardziej sprawiedliwe. Co do tej pory było niesprawiedliwego i nieprzewidywalnego, skoro to trzeba zmieniać? System do 1 stycznia tego roku był niesprawiedliwy w tym sensie, że jeśli przyjmiemy, że system sprawiedliwy
to system progresywny, czyli im więcej zarabiasz, tym więcej płacisz podatku, to ten system do końca roku ubiegłego taki nie był. To znaczy możliwość odliczania składki zdrowotnej od finalnego podatku była preferencją przede wszystkim dla dobrze zarabiających podatników i ci dobrze zarabiający podatnicy płacili mniej podatku niż to zwykle robią w innych państwach Unii Europejskiej, a podatnicy, którzy płacili więcej podatku, to ci, którzy najmniej zarabiali. Stąd też tak wysoka kwota wolna, ona działa lepiej dla tych wszystkich, którzy zarabiają najmniej. Gdybyśmy spojrzeli na umowę o pracę, takiej czystej postaci umowę o pracę, to w stosunku do roku 2021 ten, kto zarabiał i zarabia dzisiaj do 18 tysięcy złotych, ten jest poniżej tego wymiaru podatku, który płacił w 2021 roku, a ten, kto zarabia powyżej 18 tysięcy złotych, zawsze płaci tego podatku więcej niż płacił go w roku ubiegłym. Więc w tym sensie uważam to rozwiązanie za bardziej sprawiedliwe. I jeśli chodzi o pytanie bardziej przewidywalne, no zlikwidowaliśmy te elementy, które w systemie były niezrozumiałe i działały w sposób zaskakujący podatnika, czyli tak zwana ulga dla klasy średniej. Takie matematyczne korygowanie podatku w przedziale dochodowym, ono oczywiście przynosiło swój efekt, natomiast po pierwsze było trudne do stosowania przez księgowych i wszystkich zajmujących się podatkami, ale mogło też zaskakiwać podatnika, bo przecież podatnik nie ma identycznej sytuacji każdego miesiąca czy przez cały rok podatkowy. Można było bardzo łatwo z tej ulgi wypaść, dostając na przykład dodatkowe wynagrodzenie miesięczne i wtedy podatnik no, otrzymywał dużo, dużo niższe wynagrodzenie, bo bez korekty w tej uldze nie tylko tego dodatkowego wynagrodzenia, ale także tego pierwotnego, no to było całkowicie niezrozumiałe dla podatników. W zamian za to wprowadziliśmy rozwiązania bardziej przewidywalne, stabilne i znane podatnikom, czyli wysokość podatku na skali z 17 na 12%. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był Artur Soboń, wiceminister finansów. Bardzo dziękuję.